Następny dzień. Kiedy kobieta wraca z synem z zakupów, zauważa, że ktoś popisał ich drzwi do mieszkania. O nie, cholera jasna, co to jest? No, Sylwiaś, wynoś się z tego domu. No, wiesz co, to jest wszystko twoja wina. No jaka moja tak, wina? Bo gdybyś nie łaziła i nie dokuczała wszystkim, to by tego nie było. Sytuacja z sąsiadami stawała się coraz bardziej napięta. Te ich spojrzenia... Po prostu nie czułem się już dobrze i chciałem jak najszybciej, jak najprędzej wyprowadzić się gdziekolwiek. 52-latka od razu dzwoni na policję. Kobieta mocno przesadza w swoich opisach. No jak to co? Wymalowane mam całe drzwi, grafity, jeszcze z groźbami. Przecież to jest przestępstwo, tak nie może być. Musicie przyjechać. Proszę bardzo, bo ja jestem tak zdenerwowana. Nie mogę się opanować. Moja mama w swoim myśleniu utknęła w martwym punkcie. Nie mogłem sobie z nią dać rady. Ona zawsze uważała, że wszyscy wokół niej są winni, tylko nie ona. I dlatego ta kłótnia stawała się coraz gorsza. Inga kazała synowi zrobić zdjęcia, by mieć dowód, który chce przedstawić policji. Dobra, dwa ci wystarczą, nie będę ich robił 20. No to dobrze, to teraz idź po ścierkę i to trzeba umyć. Bo ja wiem, kiedy oni przyjdą. Dowód mamy, pokażemy i tak dalej, tylko żebyś tych zakupów nie zapomniał. Już normalnie. Miałem dosyć całej tej sytuacji, tego ciągłego rozkazywania mamy, wydawania mi poleceń. W ogóle nie liczyła się z moim zdaniem. Kilka